Hej, cześć, siemano, z tej strony Arauleni, witam was bardzo, bardzo serdecznie w symulatorze farmy Legendarne Maszyny w drugim odcineczku. Cieszę się, że seria wam się tak bardzo spodobała, wyświetlenia są całkiem spoko. I dlaczego na początek po takim długim czasie Legendarne Maszyny, a nie 2016? Otóż, to oto niecne urządzenie, którego tak naprawdę logo nie chcę promować. Powiedziało mi, a właściwie zaraz i wam powiem, tylko to znajdę. Dajcie mi chwileczkę, bo muszę się z Wi-Fi połączyć, ponieważ miałem spore problemy z internetem jeszcze. Jest, proszę państwa, proszę zobaczyć. Nie wiem, czy to będzie widać, chociaż może, o, widać, sfokusowało. 9 lajków do 7 serduszek. A co to oznacza? Co to oznacza? Chwila, pokażę wam. Ależ dzisiaj roboczy odcinek. Proszę spojrzeć. Nie wiem, czy widać. Like. Legendarne maszyny. Serduszko. SF 2016. Także zostało postanowione. Dwoma punktami reakcji, chyba tak mogę to nazwać, wygrały legendarne maszyny, także skupimy się na legendarnych maszynach. O! On tu chyba będzie mi ogólnie chciał tańczyć, dokładnie, muszę taki make zrobić, o! Ideolo! I... co chciałbym przekazać? Dlaczego mnie nie było? Ogólnie, jeśli śledziliście fanpage, to powinniście wiedzieć takie rzeczy, dlatego naprawdę polecam śledzić fanpage, bo tak jak widzicie, cały czas tam się angażuję jakoś, staram się z wami komunikować i tak dalej. Także chciałbym, żebyście dołączali czy na fanpage, czy na kapselki, moją grupę. Wszystkie linki zawsze macie w opisie filmu, także naprawdę warto zajrzeć. I po prostu się tym zainteresować. Teraz wyjaśnimy sobie przyczyny mojej długiej nieobecności, jeśli ktoś jeszcze tego nie wie. Otóż spalił mi się zasilacz, tak umownie można powiedzieć, że się spalił, bo po prostu no nie było żadnego dymku, nie było nic czuć, a jednak wysiadł. No i... Jezus, lampy mnie straszą. No i problem, prawda? Komputer nie działał, jak zasilacz padł. Miałem co prawda jakieś tam zasilacze zapasowe w domu, 300 i 350 W, no ale to było za mało, żeby odpalić tego kompa nawet bez dedykowanego GPU, czyli bez mojego GTX-a 770. Także trochę kiepsko było. Zamówiłem od razu, w niedzielę to się stało, w niedzielę to był, kiedy to był, Jezus, lipiec chyba to był już, 3 lipca, to był 3 lipca, proszę państwa, zamówiłem 4 lipca, poniedziałek, a stało się 3, no i cóż rzec, musiałem czekać na to tydzień, dokładnie tak, w poniedziałek 11 lipca mi to dostarczono i po prostu mogłem się zabawić. Ogólnie zamawiałem obudowę i zasilacz, bo stwierdziłem, że obudowę też sobie wymienię, bo moja ówczesna obudowa była no dosyć kiepska i stwierdziłem, że to najwyższy czas to zmienić. Także pamiętam, jak zamówiłem w środę, no to teoretycznie do wysyłki obudowa już była gotowa w środę, także jeszcze ujdzie, no ale zasilacz był gotowy w piątek i w piątek mi go wysłano, no to w poniedziałek został dostarczony. A jeśli ktoś byłby zainteresowany, co dokładnie kupiłem, za ile kupiłem, no to śmiało na fanpage można takie coś obadać. Co tu się dzieje? Śmiało na fanpage można takie coś obadać i po prostu... Ja się jakoś z tym nie kryję się ani nie chwalę, że tak powiem, no. Jak ktoś jest ciekawy, może spokojnie się sobie zobaczyć. Szczerze, pod... Ogromne widzę różnice w temperaturach, na przykład po wymianie z mojego Silentium PC Regnuma na właśnie
Cooler Mastera Trooper Storma. Naprawdę różnice w temperaturach są ogromne, co mi się niesamowicie podoba, bo mogłem sobie spokojnie podkręcić procesor. Karta graficzna mi tak nie wyje i ogólnie kultura pracy jest całkiem inna, z czego jestem niezmiernie zadowolony. No zasilacz to ciężko powiedzieć, nie ma tutaj dużego wyzwania obecnie, ale podkręconego i7 3070K spokojnie trzyma. Dobra, proponuję coś takiego, żeby tamto sobie może lepiej pominąć. Ogólnie przepadł mi save wtedy, jak wyrzuciło za pamiętnym pierwszym odcinku. Już ja nie mogę patrzeć na te cienie, co one robią. Aż mam ochotę je wyłączyć. W pamiętnym odcinku straciłem save, także zacząłem się bawić na nowo. I troszkę tam różnych takich rzeczy, cudactw sobie tam zrobiłem. Ogólnie, szczerze mówiąc, tej serii chyba nie da się traktować poważnie. To jest taka... Jak nie będzie mnie za mocno wkurzać, to może być taka fajna No nie wierzę. To może być taka... No właśnie. Jak nie będzie mnie za dużo wkurzać, podkreślę, to może być fajna... No nie wierzę w typa. To może być fajna odskocznia od poważnego grania. Tak. Ale z tego co widzę... Plow mnie nie interesuje. Jak tutaj... Drzwi. Wiecie co? Ja się z tym nie będę... Ja się z tym nie będę pierdzielił. O Jezus. Serio? Spoko, nie ma problemu. Dobra, proszę Państwa, profesjonalny poradnik, jak zaorać podwórko wyłożone kostką. Bądźmy, żyjmy w... Który to był wiek? W XX wieku, Jezus, zapomniałem, który to był wiek. Żyjmy w XX wieku. Posiadajmy taką maszynę jak Massey Ferguson, którego nazwa jest bliżej nieznana, TE20, dokładnie, i pługi dwuskibowe. Posiadajmy, proszę Państwa, podwórko wyłożone kostką brukową. Podepnijmy pługi do traktora i możemy orać podwórko. Dokładnie tak. Ogólnie tego się nie spodziewałem, szczerze chyba po raz pierwszy mi się coś takiego w agrarze zdarzyło. Nie wiem, czy nie pamiętam, czy nie próbowałem, czy wcześniej się nie dało, czy to po prostu jakiś kolejny, znaczy no to na pewno kolejny błąd, ale ciekawy jestem, czy jakiś regularny, czy po prostu teraz coś wystąpiło. Nieważne, ale w takim razie, skoro tutaj tak to się stało, to dlaczego tego nie wykorzystać i nie zaorać sobie podwórka? Dokładnie tak. Uważam, że zaoranie podwórka to będzie bardzo dobry pomysł. Spulchnijmy je, użyźnijmy, a ta kostka i tak była już pod wymianę. Dokładnie tak. Tylko kostka była już pod wymianę. Dobra. No to teraz sprawdźmy. O. Kultywacja. Średni kultywator, bo tym małym to się nie będę, że tak powiem, w ogóle bawił. Tu mamy kultywator. Te pługi już odepnę. Wyjdź. Gdzie jest ten traktor? Halo? Naprawdę? Ja mam teraz... No dajcie spokój, no. Czuję się wyrolowany. Dobra, siądź. I... Z tej strony. No naprawdę! Jezus, mam nadzieję, że nie pobudzę nikogo. Jest środek nocy, a ja nagrywam, jak zwykle. Ale szczerze, jakoś tak mi się najlepiej pracuje. Dobra. Podjedziemy jeszcze.
Podjedziemy jeszcze i teraz tak, trójkącik. I tu mamy trójkącik. Okej, dobrze. No to teraz, proszę Państwa, sprawdźmy, jak to jest uprawiać podwórko. A szczególnym podkreśleniem na kostkę brukową. Proszę Państwa, to jest idealny, świetny, genialny przykład kładzenia nowej kostki brukowej. Wystarczy ją zaorać. Po prostu ona, niech ona tam chwilę sobie poleży. I możemy spokojnie, bez problemu użyć kultywatora, który to wszystko przerobi i mamy kostkę brukową nówka sztuka. Nówka, dokładnie tak. Tanim kosztem, naprawdę tanim kosztem, tylko tyle, co musimy wyłożyć na paliwo. I mamy genialnie położoną kostkę brukową od nowa. Tutaj widać jeszcze troszkę ziemi. Jednak podejrzewam, że to problem po prostu, że trzeba będzie to pozgrabiać zwyczajnie. Tak jak się kostkę kładzie, to trzeba będzie to po prostu pozgrabiać. Dobrze. Dobrze, tutaj może sobie na razie odpuszczę. Trzeba będzie tutaj jeszcze poprawić coś takiego, ale fajny ten kultywator. Dobrze, coś takiego i coś takiego. Sprawdźmy to. No i widzicie, jak pięknie, to jest niesamowite. Niesamowite, jak tutaj w tym XX wieku, to były lata 50., 60., tak mi się gdzieś wydaje, może 70. Chociaż nie, 70 to już chyba nie, bo były bizony wtedy. Także myślę, że gdzieś 50, 60 lata XX wieku. Jaką już wtedy technologię mieli? Proszę zobaczyć, jak oni potrafili sobie radzić z tym wszystkim. To jest coś niesamowitego. No i my jak mamy pięknie położoną kostkę brukową. Teraz jedziemy na nasze pole i sprawdzimy, jak tam się sprawy mają. Czy tutaj kultywator będzie równie efektywny jak na podwórku? Przekonajmy się. I jazda. No to co, zaorane ładnie uprawia nawet. Ale z tego co widzę, to co nie zaorane, no to nie ma szans, żeby on to przerobił. Trawę usunął, ale nic poza tym. Spodziewałem się trochę więcej. Dobra. Jeśli uda mi się to później zasiać i zebrać plony, ma być... Chwila, poczekajcie. Chwileczkę. Moje filmy. Proszę bardzo. Czy będzie widać? Widać. Są 124 łapki w górę pod tym filmem. Jest on od jakiegoś tygodnia. Albo i więcej. Od 1 lipca, no to prawie 2 tygodnie. Także umówmy się, w 24 godziny od opublikowania odcinka. O 24 godziny od opublikowania odcinka, gdzie zbieram plony z tego pola, ma być 50 lajków. Dokładnie tak. Po raz pierwszy wymuszam chamsko lajki, bo po prostu zasiać i zebrać później z tego plony, to będzie coś, to będzie naprawdę wyzwanie. Także jeśli uda mi się zasiać i zebrać plony z tego, ma być pod takim filmem, pod filmem ze zbiorów, 50 lajków 24 godziny. I ma tak być, bo inaczej nie będzie drugiego odcinka. Nie. Muszę was trzymać krótko. Żartuję oczywiście, ale naprawdę zaskoczyły mnie statystyki tego filmu. Pozytywnie zaskoczyły. I wasze zainteresowanie legendarnymi maszynami. Także po prostu dla mnie byłoby naprawdę miło, gdybyście zostawili te lajki. Oczywiście fajnie by było te 50 lajków w 24 godziny. Myślę, że to jest naprawdę osiągalne w tym wypadku i naprawdę sprawiłoby mi to przyjemność. Kupia mucha, nieważne.
Ale no, jeśli się nie uda, to się nie uda, to trudno. Po prostu, no, naprawdę jestem zaskoczony. A no, jeśli gra nie będzie mi sprawiała jakichś tam dużych problemów, no to myślę, że może zagościć u mnie na dłużej, bo dosyć przyjemnie się gra. Czasami można sobie odreagować. Nie powiem, że odstresować, bo co to, to nie. Ale tak odreagować od takiej codzienności spokojnie to umożliwia. Jest naprawdę spoko. Także myślę, że po prostu może wyjść coś fajnego z tego. Zresztą widzę, że wam też się podoba. Także myślę, że się jakoś dogadamy. Chyba będziemy powoli kończyć. Jeszcze bym chciał to. Jest te cienie, to nie wiem, co te kropki w ogóle mają oznaczać. Z czego to ma być niby cień? Podnieś. I do tyłu. I coś takiego tu jeszcze. Opuść. I jazda. No, jak pięknie równa. Zarąbisty kultywator, nie ma co. Dobra, przegramy się. Bo muszę to poskładać jeszcze. Nie wiem, czy będę to jakoś składał, czy nie. Może nie. Chyba wyszło całkiem fajnie. Postaram się to jakoś zaaranżować. Tak, wiem, że moje włosy tu już po prostu muszę się obciąć trochę. Ale myślę, że jakoś to mocno nie przeszkadza. Dobra. Cieszę się, że oglądaliście. Cieszę się, że jesteście cały czas ze mną. I mam nadzieję, że zostaniecie na wiele, wiele dłużej. Także my się teraz żegnamy. Trzymajcie się. Cześć.